Cześć, jestem to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Metanol to alkohol występujący w mięcie. Jest składnikiem między innymi pas do zębów. Cząsteczka metanolu o wzorze CXHYOZ zawiera taki procent węgla, wodoru i tlenu. A jej masa cząsteczkowa wynosi 156 unitów. Ustal wzór rzeczywisty metanolu. No to najpierw mamy tak. Takie indeksy tutaj. Będziemy się musieli ich trzymać. Ponadto masa węgla odczytana z układu to 12 unitów. Masa wodoru to 1 unit, a masa tlenu to 16 unitów. I teraz jak ja Wam dopiszę, to ta masa tego związku. Hop, to 100. 56 unitów. Czy tam to coś mówi? Totalnie nie, więc musimy tutaj wyliczać procent. Pamiętacie, na matmie było procent z danej liczby. No i tak tutaj będziemy musieli działać, ale będziemy musieli to lekko przerobić, bo tutaj mamy jeszcze ilość. Więc jak to działa? Otóż jest ilość. Atomu węgla, każdy po 12 unitów. I to jest. No i tutaj mamy dwie drogi. Albo 76,92% z, czyli razy 156 unitów. I że tu są procenty, to na 100%. To jest pierwsza opcja zapisu. Druga jest na przykład na Y. Y razy Masa daje nam to. I tutaj to od razu robimy na ułamek dziesiętny. Czyli 0,1282 razy 156 unitów. Bo to jest procent z liczby. Jak to było te procenty z liczby na matmie, no to myśmy to zamieniali na ułamki dziesiętne. No tutaj tak czy siak, jak chcecie. To jest tylko po to, żeby to się skróciło. Bo w kolejnym kroku. Ja i tak to podzielę przez 100 i będę mieć 0,7692 razy 156 unitów, ale w jakichś rozwiązaniach raczej znajdziecie ten sposób, taki bardziej chemiczny, to nazwijmy. Więc nie przestraszcie się, że tam będą takie rzeczy, to jest po prostu to samo. Dobra. No i teraz mnożymy to, dzielimy od razu przez 12. Jak trzeba zaokrąglić, to zaokrąglacie do pełnej. Dlaczego? Bo indeksy to liczby naturalne. Dlatego. Teraz y. To wymnażacie na kalkulatorze, no dzielicie przez 1, zaokrąglacie w razie potrzeby 20. I jeszcze musimy tutaj z rozpisać, że to jest ta ilość po 16. I... Tu mamy 0,1026 ze 156 unitów. Wymnażamy, dzielimy przez 16 i mamy z równe 1. Zatem wzór rzeczywisty metanolu to C10H20O. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.